Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z testowania broni. Jest dziś ze mną Szalunover, siemanko. Cześć, cześć, witam wszystkich. I dzisiaj sobie porównamy nowe bronie, które zostały niedawno dodane. Mianowicie chodzi o karabin piechoty oraz nową kuszę. Z pewnością będzie miała taki sam zasięg jak ta kusza, ale za chwileczkę sobie sprawdzimy. I porównamy sobie karabin piechoty do sztucera, ponieważ jest prawie to broń taka sama, tylko że w sztucerze można przybliżać, w tym też, ale chyba... Sztucer jeszcze bliżej przybliża, no. Sztucer zdecydowanie bliżej przybliża. Zanim zaczniemy dzisiejszy test, przypominam, żebyście zostawili łapeczkę w górę, jeżeli lubicie testy. I chciałem was poinformować, że dzisiaj o godzinie 19 na Facebooku odpalam testowy stream, więc fajnie by było, jakbyście wpadli. Stream będzie trwał 2 godzinki, a później chyba z powrotem przeniesiemy się na YouTube. Oczywiście link do mojego fanpage'a, na którym będzie stream, znajduje się w opisie tego filmu. Fajnie by było, jakbyście dołączyli. Szalone, to co? Budujemy rampę do przodu. Tutaj mamy 200 metr. Na razie mi się wydaje, że 200 metrów nam szalony starczy. No, będzie git chyba. Na razie stań na 100 metrze. Zobaczymy, czy trafimy z nowego karabinu. Ja nawet jeszcze, wiecie co, nie sprawdziłem, ile on ma ataku. On ma obrażenia 45, a sztucer zielony 86. Tylko, że ta nowa broń może strzelać bardzo szybko. Zmień drużynę. Mordo. Ale tak. Dobra, to zrobimy na początek tak. Jeszcze sztucer przydałby nam się niebieski tylko. Ponieważ musimy zobaczyć, ile on ma damage'a niebieski. Nie pamiętam, chyba 90 coś aż, co? No, no. Niebieski sztucer ma obrażenia 90, zielony 86. Niebieski karabin piechoty 45, a zielony karabin piechoty... Ogólnie piszcie, moi drodzy, w komentarzach, jak wam się podoba ta broń. Ja wczoraj na przykład na live'ie nią grałem 2 razy i ani razu nikogo nie trafiłem. 43. I 45, tylko 2 obrażenia mniej, więc i tak, ale moim zdaniem, to... spoko, nie? Dobra. Ale za to mi ta broń bardzo przypadła do góry. Na początku sztucer wjechał. Karabin piechoty również. 100 metr jest osiągalny. Dobra, postawmy ścianę, bo tutaj zawsze stawiam sobie ściankę. A ja, szalony, cię zapraszam na metr numer 200. Zobaczymy, czy cię trafię. Ładnie o, nawet, dobra, ej! Tak mi tak wczoraj słabo szło. Czekaj, damy sobie jeszcze jakieś amunicje. Jak dobrze, że jest tryb kreatywny, że nie trzeba tych broni szukać, jak kiedyś na placu zabaw się latało, szukało. Straszna beka była. Czy coś jeszcze dodali? W sumie nic chyba. Dobra, on jest na amunicję. Średnie pociski jak do MP? Tak, tak, jak do MP. Aha, no to super, bo tego zawsze jest sporo na mapie. O, dużo, dużo. Dobra. Okej, 203 metry. Z pocałowaniem ręki. Coś mi się wydaje, że ta broń będzie miała taki sam zasięg jak Scar, czyli 275. Szalony, dobudujesz tam most? Dobra, dobuduję. Ile musisz jeszcze postawić? 25 pól do przodu. Dobra. To ucha mi przelatuje cały czas. Jak to... Nie, no kurde. Jaki to ma daleki ten, parabolę taką bardzo wysoką. Sztucer tak fajnie siadł, ale wiesz co? Mi się wydaje, że... Jesteś za daleko? Jest to możliwe? Jest, bo przelatuje mi koło ucha, ciągle za mną gdzieś. O, blisko, blisko trochę. Okay. W ogóle jest albo niecelne, albo jest ograniczenie już, wiesz, mordo. Ja może podskoczyć? Czy coś... Nie, nie, przybliż się, wiesz? W sumie tutaj? Mogliśmy na początku cię dobić ze sztucera, byśmy zobaczyli, jakie to była odległość. Dobra, 250 metrów na pewno. Pamiętasz, w którym miejscu padłeś? No, kratkę przed tym, który miałem dobra. Stać. Możesz sobie zawsze wziąć jakąś rzecz w sumie do equipment, że jak dostaniesz kulę, no to po prostu w tym miejscu będziesz wiedział, że stałeś, nie? Okej. Zazwyczaj jest tak, że bronie, które bazują na danej amunicji, mają prawie taki sam zasięg. Chyba tylko była różnica w diglu niż snajperce, a tak to wszystko prawie to samo. Ej, nie mogę cię trafić w ogóle ze sztucera. A ja mogę cię trafić? Dobra, 90 dostałeś. To samo miejsce to wtedy. Dobra, jest, 250 metrów. Aha, to miałeś troszeczkę się cofnąć. Okej, cofa się dalej i robimy kolejny teścik. No ja stawiam dobra. Na 276 jest. Dobra. Dobra, stoję na samym końcu przy ścianie. Okej, czy sztucer trafi? Sztucer ładnie wszedł. No i teraz najtrudniejszy strzał. Uwaga. Dobra.
O! Jest! 256! Tylko 6 metrów dalej stanąłeś? To czyli ja muszę teraz się cofać? Tak, teraz ty się musisz cofać. Dalej, dalej już nie mogę. 256, 260... Z nowej broni. Gdybyśmy mieli... trzecią osobę, to by mi rzucił granat pod nogi, ale kurczę... Nie mamy trzeciej osoby. Następnym razem coś takiego zrobimy, że jeszcze mi granat ten wybuchowy rzucą pod nogi i odlecę do tyłu, nie? Albo zrobimy, że na jumpadzie. Ale... 272, ładnie. Ładnie. Czyli troszeczkę... Ty jesteś już maksymalnie przy ścianie? Tak, tak, tak. Ty się musisz cofać teraz. 272, czyli... 272, a jest 270... Jedną kratkę jeszcze można. To by... Ale tu już jest... Górna granica, moim zdaniem. Natomiast to ci powiem, że ten pocisk z tego nowego karabinu piechoty leci szybciej. Leci... No. Leci chyba szybciej niż sztucera, mi się wydaje. 277, wow! Ej, wiesz co, szalony? No. Jest możliwość, dobrze, że on jeszcze dalej bije. No, mi się tak zdaje. Idź dalej, idź. Idę o 5 metrów dalej, no. Dobra. Dobra. Ze sztucerka już siadło. Ej, kurczę, nie spodziewałem się tego. A zaraz weźmiemy jeszcze MK i sobie porównamy, nie? Przypominam, że jeszcze przed nami test kuszy. 282?! To trafia i trafia. Ej, ej. Daleki ma zasięg. I to jest amunicja od MK. Żadna broń, która bazuje na amunicji od MK, nigdy tak daleko nie biła. Nie biła tak daleko, no. No, 10... Ej, ej! Sorry, ej, nie sądziłem, że trafię 240 metrów w ciemnocie. Stary. Serio, serio nie sądziłem. Ej, to było dobre. Ale jak się szybko z tego strzela, matko kochano. Dobra jest ta broń. No, kusacka. Dobra, już jeden strzał ci został, tak? I daj, ma tak, tak, tak. Dobra. Tak. No to uwaga. 287. O, teraz jakiś się celny z tej broni zrobiłeś. No kurde! Normalnie jednym wyszło. Po szale trafiasz. Wow, jestem po prostu w szoku, nie? Że tak to zrobili. Nie spodziewałem się tego. Ona ma takie przybliżenie, zaraz weźmiemy MK, że prawie wcale. Gdzie są bronie? Emeczka jakaś. Aha, za karabin piechoty mi wyposażyło, okej. No sprawdźmy, no to... No nie, no troszeczkę lepiej niż MK. Ale patrz, z MK nie ma opcji, żebym cię trafił w takiej odległości. No nie, ona się w połowie kończy, na 200 metrów się kończy. Tak. O. 297! Co? Chyba to można z tego bić i bić i bić. Ej. Idziemy kolejne 10 metrów dalej. Zaraz, nie, no, zaraz biorę AWP, trzeba sprawdzić, jak to się ma do AWP-ki, mordo, bo to jest przesada lekka. Nie sądziłem. Za daleko bije. A czyli za daleko spoko, bo ma taki zoom, ale wow. Fajnie ten magazynek wyskakuje. 307! Nie no! Ej, braknie nam zara mapy, ja do centrum kreatywnego wskoczę. Tu będzie 307, 327, 337, 3... Co? Całą szerokość mapy przestrzelimy? No tego jeszcze nie było na testach, naprawdę tego jeszcze nie było. O, ładnie, ładnie to. Ładna broń. Daj! Strzelaj! To był sztucer. O, dobra, myślałem, że z tamtego. Głowa! 345! Ej, nie mamy... Nie mamy więcej możliwości chyba tego przetestować. Nie, dobra, ty idź tam na szczyt... Kurde, nie zaznaczę ci. Tam o, po prawej. Na górkę, a ja gdzieś tutaj, w ten kąt, no bo to jest... Ja dziękuję. Okej. Okay. O, dobra, dostałem... Siada, ale jest celne. Nie! 417! Matko kochano! Co tu się dzieje? Na broń taki zasięg? Czekaj. To lepsze od sniperki. Czyli
Może kłamie was. A aug, nie pamiętam jak daleko bił aug, wiesz? Nie pamiętam. Aż sobie wezmę teraz noktowizję, aż sprawdzę z ciekawości, czy cię trafię. To ja może ja się pobuduję tutaj do końca, co? Jak daleko? No. Nie pamiętam jak daleko autokampa biła, ale nie sądzę, żeby aż tak. Mam pomarańczową ścianę, widzisz? Tak, tak, widziałem. Czekaj, wezmę tylko szybko jeszcze sobie... dobra, noktowizją będzie mi lepiej trafić w ciebie. Jest noc w sumie. Nie dostajesz, nie? Nawet nie dolatuje, ona w połowie się kończy. No właśnie. I dlatego mnie to wszystko szokuje dzisiaj. Stary, dobra. Let's go. Patrz! Patrz! Co się dzieje? 456! Brakuje nam skali! Już nie mogę nigdzie więcej pójść. Jestem na niestety na tej mapce nic więcej nie zrobimy. Dobra, moi drodzy, czyli z pewnością ta broń bije na około 600 metrów. Jeżeli będziecie chcieli, to zrobię taki teścik w przyszłym odcinku. Teraz byśmy musieli przejść na plac zabaw i ją znaleźć, ale będzie ciężko. Ok, przechodzimy teraz do testu kuszy. Shadowlover, zapraszam cię. Mordziaty. Lecę. Nie pamiętam jak ta kusza... Wow, jakie ładne serduszko. Jest! Ale jaki taki jest... Dobra, kozak. Na ile metrów iść? Na sam koniec. No ja, mi się wydaje, że ona będzie biła... leci, dobra. Leci tu do samego końca. Tak, myślisz? Robimy od razu. No. I do samego końca. Szybki. Bo... Doleciała do mnie. Może być, no. Ale jak może przenikać przez ciało, wiesz już. O, nie, jest! Dobra. Buziaczek za 310 metrów! Dobra mordo, stawaj tam i lecimy. Nie ma żartu. Tu góry? O dobra, jeszcze no. Jeden. No. Jep. 418. Kurde, ładnie. Ładnie cię cmoknął. Kurde, ile to będzie ustawione na 420? Nie no, 430? Która to jest kusza? Amora? Powiem ci, że ta kusza... Nie, właśnie nie, to jest ta zwykła. Łowcy bies. Amora ma takiego zooma, naprawdę dużego. Przelatuje przeze mnie, nie? Przelatuje, czyli limit, wiesz? Przybliż się jak możesz. O, nie dostałem. Było! Dostałem, no. Dobra. 430. No to jest chyba max, bo już dalej przelatywał przeze mnie. No, 430 metrów maksymalny frag z nowej kuszy Cupidyna. Dobra moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapeczki w górę. Mam nadzieję, że takie 10 tysięcy łapek uda nam się wbić pod tym testem. Przypominam, że dzisiaj o godzinie 19 startuje testowy stream na Facebooku. Będziemy grali z widzami, więc bardzo wszystkich serdecznie zapraszam. Link do mojego fanpage'a, na którym będzie live, znajdziecie w opisie tego filmu. Dziękuję wszystkim jeszcze raz za uwagę. Dzięki ci również Szalony za to, że mnie prawie zabiłeś. Trzymajcie się, yo! Cześć!